Zgodnie z aktualną wiedzą, możemy stwierdzić, że jedyną planetą, na której da się oddychać, jest Ziemia. Wysoki poziom CO2, brak tlenu i toksyczne gazy to przeszkody, które trzeba pokonać na drodze do kolonizacji innych planet. Cztery żywioły wszechświata. Potwierdźcie gotowość do startu. Jesteśmy gotowi. Powietrze. Ogień. Woda. I Ziemia. Podbój kosmosu zależy od opanowania czterech żywiołów. Czy to możliwe? Czy można odtworzyć biosferę? Marzyłem o powtórzeniu wyczynu Ikara. Największą przygodą XXI wieku jest wyprawa na Marsa i założenie kolonii. Ludzie nie mają świadomości, jak wielkie jest to przedsięwzięcie. Staramy się poznać sekret ich krwi. Nie ma instrukcji, jak testować helikoptery na Marsie. Czy Mars nas zaskoczy? Część pierwsza. Powietrze. Gotowi do otwarcia śluzy. Międzynarodowa Stacja Kosmiczna znajduje się ponad 400 km nad Miami. Ci ludzie przebywają w pustce kosmosu. Tutaj astronauci są bezbronni. Ich przeżycie zależy od ciągłego dostarczania tlenu. Przejdziemy do dalszego etapu. Wszelkie działania poza stacją są ściśle kontrolowane. Etap zaliczony, przechodzimy do kolejnego. Presja jest ogromna. Poziom ryzyka wzrasta, gdy astronauta znajduje się poza ISS. Nie chronią go metalowe ściany. To tak, jak gdyby wspinał się po stacji w zbroi, co jest sporym wysiłkiem. Astronauta nie chce niczego zepsuć, ani sprawić, że spacer kosmiczny będzie nieudany. Różnie bywa, ale nikt nie chce być sprawcą kłopotów. Stacja jest bardzo duża. Kiedy pierwszy raz wyszedłem na spacer, stała się dla mnie punktem odniesienia. Miałem wrażenie, że ISS się nie porusza, a Ziemia jest kulą toczącą się pod nami. Nagle coś zaczęło do mnie docierać. Czy ja naprawdę tu jestem? Wrażenia były niesamowite, ale miałem pracę do wykonania. Wszystko więc wydawało się nierealne. Nie czułem, że unoszę się w pustce poza stacją. Trenowaliśmy to tysiące razy, mózg więc podpowiadał mi, że być może wcale mnie tam nie ma. Astronauci muszą być bezpieczni podczas wyjść w kosmos. Spacerowicze są przymocowani do stacji karabinkami. Chronią ich kombinezony, w których mają zapas tlenu. Le
Kombinezon kosmiczny jest napompowany. Na zewnątrz panuje próżnia, a wewnątrz ciśnienie wynosi 0,3 atmosfery, czyli około 1/3 ciśnienia, jakie odczuwają ludzie na Ziemi. Przy każdym ruchu trzeba walczyć z tą różnicą. Stąd wrażenie, że kombinezon jest jak napompowany. Po drugie, w kombinezonie słyszy się niewiele dźwięków. W zasadzie tylko szum wentylatora, który usuwa dwutlenek węgla z kombinezonu i zastępuje go świeżym tlenem. Słucha się go nieustannie, sprawdzając, czy się nie wyłączył. Jest niczym nasza linia życia. Brak tego szumu świadczy o poważnym problemie. Powietrze w kombinezonach zostało przywiezione z Ziemi. Załoga ISS nie jest autonomiczna w zakresie zapotrzebowania na tlen. Teraz hełmy. Zdejmuje hełm. Obaj wyglądają dobrze. Jeżeli chcemy zamieszkać w innym miejscu we wszechświecie, musimy znaleźć planetę, na której ludzie będą mogli oddychać. Egzoplanetę podobną do Ziemi. Do czasu jej znalezienia możemy osiedlić się na Księżycu czy Marsie, lecz konieczne jest stworzenie środowiska, w którym ludzie byliby chronieni przed panującymi tam ekstremalnymi warunkami. W tym celu w wiodących agencjach kosmicznych zaczęto opracowywać plany baz nadających się do zamieszkania. Naukowcy wpadli na pomysł stworzenia czegoś w rodzaju mini-Ziemi, którą można by wysłać w kosmos. Nazwano ją Biosferą 2. Kiedy się tam zjawiłam, Biosfera 2 była najbardziej niezwykłym doświadczeniem, jakie kiedykolwiek przeprowadzono. Przypominała podróż na Marsa, ale bez opuszczania Ziemi. Udział w czymś tak nowatorskim był niesamowicie ekscytujący. Futurystyczny projekt, w którym brała udział Jane Poynter, został zainicjowany 30 lat temu. 26 września 1991, pustynia w Arizonie. Grupa naukowców, 4 mężczyzn i 4 kobiety, rozpoczyna śmiały eksperyment. Zostaną zamknięci w hermetycznej kopule, by żyć w niej przez ponad 2 lata w pełnej autonomii. Od tropikalnych lasów deszczowych po oceany. Od lasów namorzynowych po sawannę. Wewnątrz gigantycznej bańki o powierzchni hektara, biosferianie, jak sami siebie nazwali, odtworzyli większość ekosystemów występujących na Ziemi. Uprawiali glebę, pozyskując żywność, pili wodę z wodospadów i oddychali tlenem wydzielanym przez rośliny. Kopiując cechy naszej planety, którą uznali za biosferę 1, chcieli udowodnić, że możliwe jest stworzenie miniaturowej Ziemi pod kloszem. Można by ją wykorzystać do kolonizacji Marsa lub innej planety. Głównym celem było stwierdzenie, czy można stworzyć sztuczną biosferę. Czy można biosferę powstałą na skalę planety w ciągu milionów lat umieścić w pojemniku, jakim jest biosfera 2? Sprawić, by utrzymała się przez dłuższy czas. Nie znaliśmy odpowiedzi. Kiedy się tam zamykaliśmy, większość naukowców twierdziła, że człowiek nie może stworzyć biosfery. Ale dokonaliśmy tego. Amerykańskie media były zafascynowane eksperymentem naukowym, który stał się niejako poprzednikiem dzisiejszych reality show.
Kuchnię zaprojektowano uwzględniając wszelkie znane urządzenia. Zmywarki, zamrażarki, lodówki, mikrofalówki, płyty kuchenne i dwa piekarniki. Jedzenie pochodziło z gospodarstwa ekologicznego i było w większości wegetariańskie. Groch, kapusta, marchew, bakłażan, papaja, ryż, pszenica, sorgo, cukinia i słodkie ziemniaki. Dużo batatów. Wiedziałam, że tlen, którym oddycham, pochodzi częściowo z uprawianych przeze mnie słodkich ziemniaków, a CO2, który wydycham, sprawia, że one rosną. Jedliśmy ich tyle, że nabraliśmy pomarańczowej barwy. Niejako związaliśmy się z batatami. Było to więc niezwykłe doświadczenie stawania się częścią naszej biosfery. Wymiana tlenu oraz CO2 między roślinami a ludźmi była przedmiotem szczególnej troski biosferian. Osiągnęli kruchą równowagę, którą należało za wszelką cenę utrzymać. Kiedy tu mieszkaliśmy, trawa sawanny sięgała mi dotąd. Można było się w niej na stojąco schować. Tę część nazywaliśmy biozaworem, gdyż była pełna trawy i mogliśmy ją otwierać lub zamykać, regulując atmosferę. Jeśli chcieliśmy obniżyć zawartość CO2 i wprowadzić tlen, podlewaliśmy trawę. Szybko rosła i wysysała CO2 z powietrza. Potem wystarczyło zatrzymać sztuczny deszcz. Trawa przechodziła w stan spoczynku, a cały wchłonięty CO2 zostawał uwięziony w liściach. W ten sposób zbieraliśmy i magazynowaliśmy dwutlenek węgla. Mówiąc inaczej, ograniczaliśmy CO2 w naszej atmosferze, składując go. Pomimo wysiłków i systemu regulacji, jakość powietrza biosfery 2 z czasem uległa pogorszeniu. W końcu w niektórych częściach biosfery za bardzo wzbogaciliśmy glebę, bo było w niej za dużo kompostu. W procesie dekompozycji obecne w glebie mikroorganizmy wytwarzają CO2, który trafia do atmosfery. Jego zawartość rosła każdego dnia. Poziom tlenu zaczął spadać. Okazało się, że betonowe elementy biosfery pochłaniały CO2, który znajdował się w naszej atmosferze, co z kolei miało wpływ na generowanie tlenu. Niejako nasz tlen został uwięziony w betonie. W 500 dniu poziom tlenu spadł do 14,2% zamiast 21, co jest normalnym poziomem na Ziemi. Można sobie wyobrazić, jak czuliśmy się z powodu niskiego poziomu tlenu. Byliśmy ospali. Musieliśmy wpompować tlen do jednego z płuc. Biosfera 2 zawierała dwa ogromne regulatory atmosfery, które biosferianie nazywali płucami. Weszliśmy do płuca, gdzie stężenie tlenu wynosiło 28%. Po raz pierwszy od miesięcy zaczęliśmy biegać. Poczuliśmy się, jakby zdjęto nam z ramion ogromny ciężar. Zaprowadzę was do płuc. Obecny dyrektor Biosfery 2, John Adams, regularnie przemierza podziemne tunele prowadzące do miejsca, gdzie Jane i jej koledzy mogli swobodnie oddychać. Uważajcie na stopień i na głowę.
Biosfera 2 to jeden z najszczelniejszych budynków, jakie powstały. Jest tysiąckrotnie szczelniejszy od klasycznego budynku, tak jak Międzynarodowa Stacja Kosmiczna. Lecz jeśli nie utrzymuje się stałej temperatury, trzeba dbać o ciśnienie. W przeciwnym razie dojdzie do eksplozji lub implozji okien. Znaleziono rozwiązanie, które nazwano płucem. Znajdujemy się wewnątrz jednego z dwóch płuc. Są to komory o zmiennej objętości. Regulowały ciśnienie powietrza w biosferze 2. Bez tego doszłoby do eksplozji lub implozji kopuły. Kiedy powietrze się nagrzewa, zwiększa objętość, ciśnienie wzrasta. Płyta podnosiła się, gdy robiło się cieplej. Nocą, gdy powietrze się schładzało, jego objętość malała i płyta opadała. Otworzę drzwi, by zilustrować to, o czym mówię. Stworzyliśmy wyłom. Powietrze przemieszcza się w dół. Membrana opuszcza się i wypycha powietrze przez drzwi. Jest niczym wielka przepona płuc, kierująca powietrze przez te drzwi. Działa genialnie. To niezwykłe dzieło inżynierii. Cała biosfera 2 jest technicznie niezwykła. Osoby odkrywające płuca oceniają, że są super, unikatowe. Wszystkie napotkane problemy były specyficzne dla projektu tej biosfery. Nie znaleźliśmy argumentów podważających samą koncepcję jej stworzenia. Pierwsza misja, w której brałam udział, miała trwać 2 lata. Byłam tu dokładnie 2 lata i 20 minut. Po niezwykłych doświadczeniach w biosferze 2, Jane Poynter zdecydowała się wziąć udział w kolejnej misji. Tym razem budowania siedliska w stratosferze. Przygotowuje się do przyjęcia naukowców w kapsule kosmicznej. To pewne, że zamieszkamy na innych planetach. Myślałam, że to się szybciej dokona, ale idziemy w dobrym kierunku. Wierzę, że niedługo będziemy gatunkiem wieloplanetarnym. To, czego nauczyliśmy się w biosferze 2, ukształtuje obiekty, które w przyszłości zostaną zbudowane na Księżycu i na Marsie. Jeżeli chcemy żyć gdzieś indziej we wszechświecie, czy musimy odtworzyć Ziemię w miniaturze? Czy moduły mieszkalne przyszłości będą musiały zapewnić mieszankę gazów taką jak ziemska atmosfera? Możliwe, że gdy zamieszkamy poza obecnym środowiskiem, na Księżycu czy innej planecie, będziemy musieli żyć z mniejszą ilością tlenu niż na Ziemi. Im mniej tlenu będziemy musieli wytworzyć, przetransportować i umieścić w modułach księżycowych, tym wszystko będzie łatwiejsze technicznie. Musimy ustalić optymalny poziom tlenu, abyśmy mogli żyć w dobrych warunkach, bez problemów zdrowotnych. W bazach księżycowych lub marsjańskich będziemy przypuszczalnie musieli przystosować się do niższych stężeń tlenu. Jak organizm ludzki reaguje na niski poziom tlenu? Bada to francuski naukowiec Samuel Vergès. L'être humain
Człowiek jest zależny od tlenu, by wytwarzać energię, rosnąć i regenerować się. Potrzebujemy tlenu, a jego brak prowadzi do obumierania komórek. Naukowiec przeprowadza badania obciążeniowe serca osób w stanie hipoksji. Analizuje wpływ braku tlenu na organizm oraz naszą odporność. Kiedy mamy nieco mniej tlenu niż normalnie, nasz organizm potrafi zwalczyć ten brak. Krew krąży szybciej, zwiększa się rytm oddechu. Ludzie zależą od tlenu, ale mogą przystosować się do środowiska o niższym jego poziomie. Alpiniści są przyzwyczajeni do braku tlenu. Im wyżej się wspinają, tym rzadsze staje się powietrze. Występuje mniejsze dotlenienie krwi, czyli hipoksja, która może być przyczyną chronicznej choroby wysokościowej. Samuel Vergès postanowił sprawdzić, jaka jest minimalna ilość tlenu, której potrzebuje człowiek, by przeżyć bez negatywnych konsekwencji. Bada mieszkańców miasta położonego najwyżej na świecie. W tym andyjskim mieście zawartość tlenu w powietrzu jest 2 razy niższa niż na poziomie morza. Za każdym pobytem w La Rinconadzie czujemy się trochę jak na księżycu. Miejscowość ta znacznie różni się od miast, które przywykliśmy oglądać. La Rinconada liczy 50 tysięcy mieszkańców. Samuel Vergès bada ich zdolność do życia w atmosferze, która jest nieprzyjazna dla człowieka. Kiedyś sądziliśmy, że ludzie nie mogą żyć powyżej 5000 metrów, że ekstremalnie niska zawartość tlenu, o połowę mniejsza niż na poziomie morza, jest nie do wytrzymania. Mieszkańcy La Rinconady udowadniają, że tak nie jest. Pozostają tu ze względu na kopalnię złota. Po pokonaniu kilku stopni brakuje nam tchu i musimy się zatrzymać, aby złapać oddech. Górnicy przenoszą sprzęt setki metrów w głąb ziemi i kopią. Chcemy sprawdzić, jak ci ludzie są w stanie żyć, pracować i rozwijać się przy tak niskim poziomie tlenu. Mamy wyjątkową okazję poznania granic wydolności organizmu człowieka. Założyliśmy laboratorium kliniczne, przywieźliśmy kilkaset kilogramów sprzętu naukowego i medycznego. Na miejscu jest kilkunastu naukowców i lekarzy. Wykonujemy pomiary i przeprowadzamy ewaluację miejscowej ludności. Zmierzymy lepkość krwi i poziom hemoglobiny. Jedno z wielu badań polega na pobraniu próbek krwi do analizy. Naukowcy szukają biologicznych i genetycznych markerów odpowiedzialnych za przystosowanie organizmu do niedoborów tlenu. Jednym z ważniejszych czynników jest to, co nazywam jakością krwi osób, które od tysięcy lat żyją na tej wysokości. Niektóre mają ogromną liczbę czerwonych krwinek. Przeciętnie nasza krew zawiera 40% czerwonych krwinek, a u niektórych z tych ludzi jest to nawet 80%.
Krew mieszkańców La Rinconada ma bardzo wysokie stężenie czerwonych krwinek. Z jednej strony jest to dla nich dobre, ponieważ pomaga przenosić tę niewielką ilość tlenu. Ale sprawia też, że ich krew jest szczególnie lekka. Może to być problematyczne. Przy pobieraniu krwi, ale głównie dla serca i naczyń krwionośnych mieszkańców La Rinconada, może to być szkodliwe dla ich zdrowia. Zbliżają się do granicy tego, co człowiek może wytrzymać przez dłuższy czas przy niedoborze tlenu. Można żyć wdychając powietrze ze stężeniem tlenu o 30 czy 50% mniejszym niż na poziomie morza. Ale powyżej tej granicy wystąpią problemy zdrowotne oraz pogorszenie wydolności umysłowej i fizycznej. Żyje się gorzej. Od kilku lat Samuel Vergès bada środki przeciwdziałające chorobie wysokogórskiej. Znalezienie odpowiedniej kombinacji molekuł mogłoby pomóc astronautom lepiej sobie radzić w trudnych warunkach. Gdyby byli lepiej przystosowani do niskiego poziomu tlenu, inżynierowie mogliby zmienić architekturę kosmiczną. W szczególności ilość tlenu, którą trzeba transportować lub generować w przyszłych bazach. Jeżeli powiemy, że zamiast ilości tlenu występującej na poziomie morza wystarczy ta z 2 czy 3 tysięcy metrów, to zmienią się wymagania techniczne. Pojawią się nowe rozwiązania, dzięki którym mieszkańcy modułów kosmicznych będą mogli oddychać. Światowe agencje kosmiczne zamierzają zbudować pierwszą osadę na Księżycu do roku 2030 lub 40. Te stałe obiekty służyłyby za bazy do kolonizacji innych planet. Niezależnie od tego, jaką postać przybiorą osiedla w kosmosie, pewne jest, że do ich budowy trzeba będzie wysłać roboty. Również w tym wypadku warunki atmosferyczne na innych planetach stanowią poważne wyzwanie techniczne. Rozpoczęcie procedury startu. Zaczynamy. Gotowi do lotu. 8, 7, 6, 5, 4. Zapłon. 2, 1, 0. Start. Odliczanie do podboju Marsa trwa. Wysyłamy na czerwoną planetę nową generację robotów odkrywców. Wyruszyła misja NASA Mars 2020. Prawidłowe odrzucenie osłon, zrzucenie deflektorów reaktora. 472 miliony kilometrów i 7 miesięcy podróży. Ta rakieta przewozi cenny ładunek, robota Perseverance. Jest to największy i najbardziej zaawansowany łazik wysłany na Marsa. Robota zaprojektowano w Jet Propulsion Lab, JPL, w Kalifornii. Jednym z największych ośrodków badawczych NASA. Jego zadaniem jest pobieranie próbek skał i badanie atmosfery na Marsie. Nazywam się Bob Bellaram. Jesteśmy odpowiedzialni za większość misji robotycznych, które NASA realizuje na innych planetach oraz za obserwację odległego kosmosu. Misje te są zazwyczaj planowane i realizowane w całości w kampusie JPL NASA. Inżynierowie z JPL spędzili długie miesiące na montażu tego cudu techniki i testowaniu jego zdolności do wytrzymania ekstremalnych warunków panujących na czerwonej planecie. Niskich temperatur,
burz marsjańskich, promieniowania kosmicznego. Największe obawy naukowców budzi nie to, jak łazik będzie działał na Marsie, lecz samolądowanie. Uważane jest za najtrudniejszy etap podróży. Lądowanie jest ryzykowne. Mówi się o 7 minutach grozy na Marsie. Siedem minut grozy, podczas których sonda steruje długim lądowaniem łazika, wyhamowując go z 20 tysięcy kilometrów na godzinę do zera. Rozpoczynamy lot pionowy. W lutym 2021 roku inżynierowie NASA mogli tylko patrzeć, jak najnowocześniejsze urządzenia prowadzą bezpieczne lądowanie Perseverance na Marsie. Pierwszym elementem spowalniającym opadanie sondy jest osłona termiczna. Z powodu tarcia w atmosferze Marsa jej temperatura wzrosła do 1300 stopni Celsjusza. Następnie został rozwinięty 21-metrowy spadochron. Potwierdzamy rozłożenie spadochronu i znaczne wyhamowanie. Osłona termiczna odrzucona. Opadła 20 sekund po rozłożeniu. Radar i kamery mogą pierwszy raz zajrzeć na powierzchnię. W cienkiej warstwie marsjańskiej atmosfery spadochron może zmniejszyć prędkość tylko do 320 km na godzinę. Perseverance opada na spadochronie. Manewr Skycrane rozpoczęty. Jest to plecak odrzutowy z 8 rakietami skierowanymi w stronę powierzchni. Opuszcza łazika na Marsa. Kontakt. Perseverance na powierzchni Marsa. Gotowi do poszukiwań śladów dawnego życia. Obecność tego łazika na czerwonej planecie jest wielkim osiągnięciem. Do tej pory zdołało tam wylądować tylko 5 pojazdów amerykańskich i 1 chiński. Ale te sukcesy nie mogą przesłaniać wielu niepowodzeń z przeszłości, w tym błędów pilotażu, utraty sygnału i problemów z oprogramowaniem, jak w europejskim module Schiaparelli w 2017. Po błędnym obliczeniu wysokości sonda nie wyhamowała i rozbiła się o powierzchnię Marsa z prędkością 540 km na godzinę. Miejsce katastrofy zostało zarejestrowane przez satelity na orbicie. W miejscu zderzenia widoczny jest ciemny 40-metrowy ślad. Od tego czasu ESA, Europejska Agencja Kosmiczna, doskonali system lądowania, by móc umieścić łazika na Marsie. Europejskie zespoły dwukrotnie odkładały kolejną misję ExoMars, gdyż zawodził spadochron. Trwa kolejna próba. Zrobiliśmy wszystko, aby sprawdzian zakończył się sukcesem. Musi się udać. Pierwszy duży spadochron powinien odpowiednio zredukować prędkość opadania. Jeżeli tak się nie stanie, możemy mieć problem. Thierry Blancard zwrócił się o pomoc do Near Space Corporation, która prowadzi testy wysokościowe dla NASA. Kieruje nimi Kevin Tucker. Zespół przygotowuje się do rozpoczęcia akcji. Kiedy skończą uzbrajać pojazd, wpompują hel do balonu.
Inżynierowie przygotowują się do wysłania w stratosferę modułu próbnego, który symuluje kapsułę łazika ExoMars. Balon wyniesie moduł na 30 km, a następnie wypuści go, by sprawdzić, czy spadochrony działają prawidłowo. Każda misja na Marsa jest zwieńczeniem dziesięcioleci pracy i kosztuje wiele miliardów euro. Thierry Blancard czeka z niepokojem. Ta próba jest ostatnim elementem procesu walidacji spadochronu. Będzie potwierdzeniem prawidłowości naszych obliczeń oraz wytrzymałości materiałów przy otwieraniu go. Oto czego obawia się Thierry Blancard. Przewidywanie, jak zachowa się spadochron, jest czasochłonne. Musimy zrozumieć każdy etap, jak spadochron jest uwalniany, rozwijany, jak się napełnia. Liczymy na dobre wyniki. Najpierw Kevin Tucker musi wykonać swoją część, wysyłając pojazd próbny do stratosfery. Zgodnie z planem. Przy prędkości 5 metrów na sekundę wznoszenie się potrwa 1,5 godziny. Nie upuść go. Doskonale, wspaniale. Niesamowite, zaraz się zacznie. Napięcie jeszcze nie zmalało, wręcz przeciwnie. Thierry Blancard monitoruje położenie balonu i jego cennego ładunku. Dam znać, jak osiągnie pozycję do zrzutu. Po zwolnieniu modułu zadziała kilka spadochronów, w tym dwa główne. Będą spowalniać opadanie łazika. Na Marsie pierwszy spadochron rozłoży się przy prędkości Mach 2. Na płótno i linki spadochronu zadziała siła 16 ton. Testujemy spadochron, by upewnić się, że spowolni opadanie sondy nawet w najgorszych warunkach na Marsie. Balon osiągnął stratosferę. Jesteśmy prawie na miejscu. Uzbrojony. Inżynierowie uruchamiają zrzut. Moduł zaczyna swobodnie spadać. Pozostaje sprawdzić, czy spadochrony zostaną uruchomione i łagodnie sprowadzą łazika na ziemię. Spadochrony są uwalniane jeden po drugim. Naukowcy nie widzą spadochronów. Muszą polegać na danych GPS określających pozycję i prędkość modułu. Wysokość 20 km. To jeszcze potrwa. Zrzut przebiegł pomyślnie? Tak. Koordynuję odbiór. Wszyscy są na pozycji.
Pana samochód nie nadaje się na taki teren. Bardziej się nie zbliżymy. Proszę się zatrzymać. Tu jest północ. Strażnicy odpowiedzialni za odbiór modułu i jego spadochronów znajdują się w miejscu lądowania wskazanym przez szefa operacji. To tutaj, na terenie prywatnym, czyli niefederalnym. Ziemia należy do Drwala. Na razie brak dokładnych danych. Przypuszczalna strefa lądowania obejmuje kilkaset hektarów. To nie jest parking, chodźmy już. W końcu pojawia się moduł i jego ostatni spadochron. Na ekranie wszystko wygląda dobrze, ale aby mieć pewność, musimy sprawdzić, czy linki nie zostały zerwane i czy nie ma rozdarć czaszy. Zanim to nastąpi, trzeba spadochron uwolnić. Może pan pociągnąć? Stawia opór. Czy możemy ściąć te drzewa? Technicy zauważyli kilka rozdarć, które najwyraźniej powstały podczas napełniania się czaszy. Ale mimo rozdarć, spadochron wykonał swoje zadanie. Moduł dotarł do Ziemi z prędkością 9 metrów na sekundę, co było celem wyznaczonym przez szefa misji ExoMars. Na czerwonej planecie, na wysokości 1 km nad powierzchnią, sonda odłączy się od spadochronu po fazie hamowania. Włączą się silniki hamujące. Europejski łazik łagodnie wyląduje na powierzchni Marsa. Misję zaplanowano na rok 2023. Naukowcy ESA nadal doskonalą swój system, aby zapewnić udane lądowanie. Tymczasem robot Perseverance ciężko pracuje od chwili przybycia na czerwoną planetę 18 lutego 2021 roku. Jego zadaniem, tak jak poprzedników, jest badanie gleby marsjańskiej w poszukiwaniu śladów przeszłego życia. Pobiera próbki skał, analizuje je i przesyła wyniki na Ziemię za pośrednictwem satelitów umieszczonych na orbicie Marsa. Ale misja Mars 2020 Perseverance wiąże się z jeszcze jednym wyzwaniem. Na pokładzie łazika znajduje się nowe urządzenie. Pierwszy helikopter marsjański. Czy będzie w stanie latać, skoro atmosfera i grawitacja są tak bardzo odmienne od ziemskich? Pierwszy pojazd latający na Marsie, Ingenuity, powstał w Centrum Badań Kosmicznych NASA JPL. Ambitnym projektem kieruje Bob Bellaram. Przez wiele miesięcy on i najlepsi inżynierowie centrum pracowali nad budową miniaturowego helikoptera
o wadze 1800 gramów, który ma zrewolucjonizować badania kosmosu. Jest wiele miejsc, w które nie można posłać łazika. Na przykład, jeżeli dostrzeżemy coś na ścianie krateru i chcemy to sfotografować, to lepiej zrobić to z pojazdu, który doleci do tej ściany. Wykona zdjęcie, wisząc w powietrzu. Helikopter może dziennie pokrywać wiele kilometrów, podczas gdy nawet w dobry dzień łazik ma zasięg 100 metrów. Jest wiele miejsc na Marsie, dokąd obecne urządzenia nie dotrą. Natomiast helikopter może tam działać. Nie jest to łatwe, bo atmosfera, ciśnienie i grawitacja na czerwonej planecie znacznie różnią się od tych na Ziemi. Powietrze na Marsie ma gęstość równą 1% powietrza ziemskiego. Tutaj ciężar metra sześciennego powietrza wynosi 1 kg. Ten sam metr sześcienny na Marsie będzie miał 15-20 gramów. Różnica jest znaczna. Chodzi więc o to, by na Marsie wygenerować siłę nośną za pomocą wirnika. Na Ziemi podobne warunki uzyskalibyśmy na wysokości 100 tysięcy stóp, czyli około 30 tysięcy metrów. Zwykle helikoptery nie wznoszą się tak wysoko. Na Ziemi, im wyżej się znajdujemy, tym rzadsze staje się powietrze, co stanowi fizyczne ograniczenie dla maszyn latających. Śmigłowiec wysokościowy H-145 firmy Airbus niedawno pobił w Andach rekord świata. Pomimo mniejszej gęstości powietrza, pilotowi udało się wznieść maszynę na wysokość prawie 7 tysięcy metrów. Ale H-145 nie miał do czynienia z warunkami takimi, jakie panują na Marsie. Na Marsie pomaga nam to, że grawitacja wynosi 40% ziemskiej. Słaba grawitacja pomaga, ale rozrzedzone powietrze jest poważnym wyzwaniem aerodynamicznym dla lotu. Łopaty marsjańskiego helikoptera muszą wykonywać 3000 obrotów na minutę, by utrzymać pojazd w powietrzu. 10 razy szybciej niż na Ziemi. Ale to tylko aspekt aerodynamiczny. Kwestia w tym, że jest to autonomiczny pojazd kosmiczny. Ma wyposażenie takie jak w statku kosmicznym. Komputery, radia, panele słoneczne. Na Marsie środowisko jest bardzo surowe. Nocą temperatura spada do minus 90 stopni. Urządzenia muszą to przetrwać. Na czerwonej planecie jest większe promieniowanie. Elementy elektroniczne muszą być na nie odporne. Budowa tego małego pojazdu kosmicznego jest skomplikowana. Nie można rozwiązać tych problemów, zwiększając jego masę. Nie można dać grubszej izolacji. Znacznie cięższy helikopter się nie wzniesie. Zespół Boba Bellarama przeprowadził wiele prób w komorze próżniowej. W JPL mamy komorę 25-stopową. Jest to historyczne miejsce. Przeszły przez nią wszystkie nasze statki kosmiczne. Ma 80 metrów średnicy i 25 metrów wysokości. Możemy wpompować do niej to, co chcemy, napełnić ją dwutlenkiem węgla, odtworzyć marsjańską atmosferę. Trochę latał, ale był niestabilny i się rozbił. Próby były pouczające. Wprowadziliśmy ciekawe rozwiązania, kompensując różnice grawitacji. Nie ma instrukcji, jak testować helikoptery na Marsie. Zrealizowaliśmy intensywny program prób,
by poznać problemy związane z lotem pojazdu i jego sterowaniem. Po wielu miesiącach prób, setkach niepowodzeń, maleńki helikopter wzbił się w powietrze. Lecz cel nie został osiągnięty. Protokół wymaga, by Ingenuity pozostał w powietrzu ponad 90 sekund. Pierwszy lot na Ziemi, następny na Marsie. Zrobiliśmy wszystko, starając się odtworzyć warunki jak na Marsie. Czy nam się uda, czy też Mars znów nas zaskoczy? 12 kwietnia 2021 roku łazik Perseverance wypuścił Ingenuity. Tydzień później pierwszy helikopter na Marsie z powodzeniem wykonał pionierski lot i wyruszył na badanie terenu, ujawniając nieznaną czerwoną planetę. Szczegółowa analiza tych danych może dostarczyć cenne informacje o optymalnej lokalizacji przyszłego osiedla. Ale nawet jeżeli latający dron może poruszać się w świecie bez tlenu, to czy my będziemy mogli kiedyś pójść w jego ślady? Wersja polska, Kanal Plus. Tekst Krzysztof Brzeziński, czytał Paweł Straszewski.